wszystko chcesz? Tak. A podoba ci się? Nie. Idziesz. Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest filmik kolejny z Wojtusiem, który tam siedzi. Wojtuś ma już 3 latka. W ogóle patrzę tutaj na moje zabawki, że to są jego zabawki. Powiedzieć zastanawiam, co ja robię z jego zabawkami. Wy też się zaraz dowiecie. Ile masz latek? 2. 3. Trzy masz! Ile masz? 2! 4 zabaweczki w różnych kolorach. Jaki to kolor? Blue! A to? Znowu! Yellow, dobrze! On po angielsku mówi. Jaki to? Red! No, a to? Też red! Pa! Red. Tutaj są takie karteczki w każdej zabawce. Wybierz jedną zabawkę. Tam. Aż tutaj mamy karteczkę. Uwaga, uwaga, uwaga! Mamy sklep z zabawkami i pojedziemy do sklepu z zabawkami. Fajnie? Tak. No to super, to lecimy. Idziemy? Uwaga. Dobra, zaraz wujek pokażę, jak się jeździ. Jesteśmy na miejscu, o! Dawaj, wyłazimy na 3-4, wejdziemy do sklepu. I wszystko, co zmieścisz w rękach, kupuję ci. 3, 4. Wszystko, co zmieścisz w rękach, ci kupię. To bierz. 100. Drugi taki sam? Po co ci? O. O. Tak, żeby ci zmieściło w ręce, to być kilka jakichś mniejszych. To bierz do rączki. No, o. Dawaj dalej. To spróbuj wziąć. To nie masz. Nie mogę trzymać. Musisz wszystko spróbować sam. Ja ci pomogę tu. No, spróbuj wziąć. Ciężkie. Ciężkie, nie dasz rady, to coś innego musisz wziąć. O, dobra. Zobacz, już 3 rzeczy ma. Daję radę, daję radę. Bambaj. Tu może zmieścisz jeszcze co? Wręcz w rączkę. Ja mam 2 ręce. 2 ręce ma tylko. To. To? To spróbuj wziąć, no. Spróbuj wziąć. Pod pachę, trzymaj. Wojtek, trzymaj pod pachę. O. I trzymaj, idziesz. Dasz radę wziąć jeszcze? Dawaj, spróbujmy. Nie wiem. Już ci ciężko? O-o. Nie musimy ci wziąć tylko to, co zmieściłeś w rączkach, czyli te 4 rzeczy. Nie, nie to. Nie, musisz to, wiesz, bo to zmieściłeś w rączkach. Nie, nie. Wszystko chcesz? Tak. To nie na tym polega odcinek. Dawaj, bierzemy to i idziemy do kasy. To pod pachę, tak jak było. Tak ono. O, idziemy, chodź do kasy. Szybko, szybko, żeby ci nie spadło. Ktoś trochę tego zmieścił. Jaki zadowolony biegnie. Daj pani, no, wysoko, podnieś tu. Nope. Pomogę, pomogę. O. Tyle ci się udało zmieścić w rączkach, widzisz? Dzień dobry. Przybij 5, dobra robota. Daj, teraz zapłacisz. Przyłożysz tak telefon tu, dobra? Ja cię podniosę. I teraz, uwaga, przyłóż tu, no tu. O, słyszałeś? Tak. Zapłaciłeś. Teraz idziemy do kolejnego sklepu. 3 zabawki zostały już tylko. Jaki wybierasz kolejny sklep? Wybierz kolejną zabawkę. Tam. Karteczka kolejna. Dawaj, czytaj. 2, 3, 2, 3, 1. Miał kurde. Czyli co po polsku to oznacza? Czyli po polsku znaczy to sklep z ubraniami, nie? Po nowe ciuszki, Wojtek! Lecimy! Jesteśmy pod kolejnym sklepem i teraz będziemy wybierać ciuchy. Jest to sklep odzieżowy. Będziesz kupował sobie nowe ubrańka! Ale fajne! Podoba ci się takie? Tutaj nie blanko. O, a jakie takie spodenki fajne! Podobają ci się te? Które ci się podobają? Ja! Zakładaj sobie już! Zakładaj, no! Czapę ściągnę. O! Dobra, mamy to. Patrz, jaka czopa z dinozaurami, bierzesz? Dawaj, wpakuj się tu. Patrz, jaki jest fan, jak widziałeś? Dzięki temu będzie mógł więcej rzeczy wziąć. No. Patrz. Los Angeles, będzie ci pasować teraz do swojego ficiku. Chyba ta lepsza, co? Tak.
spoko. Super wyglądasz, Wojtas. Ale ten, co masz, jest super. Nie chcesz ten? No dobra. To już wszystko i tutaj z lekką pomocą, no bo Wojtuś nie dosięga prawie do żadnego wieszaka, więc teraz sprawdzimy, czy uniesie te rzeczy. Jak nie uniesie, no to niestety będzie musieli trochę odjąć, a jak uniesie, to bierzemy. Pojedynczo ci kładę. Najpierw buciki, czapa, ubranko, kolejne ubranko, na rączkę. Tu jeszcze jedno ci się zmieści, paluszek, dobrze. I tutaj powieszę na rączce i tu. Zmieściło się! 319, proszę zapłacić, Wojtuś. Tutaj. O! No zobacz, nie, to jest akurat zarąbiste. To jest jakiś. Pa, pa, zrób! Pa, pa! Trochę tak leciałam z nim, ale tak później stwierdziłam, że to był chyba zły pomysł. Pink! Pink! Pink? Gdzie pink? Bo tutaj. A, pink scrunchy? Tak. Pokaż Wojtuś na rączkę. O, jak ładnie się prezentuje. A jak chcecie też taką, to oczywiście na Moles jest. A podoba ci się? Nie. Podoba ci się? Nie. Wojtek, czy to najpiękniejszy scrunchy, jaki widziałeś? A my przechodzimy do kolejnych dwóch zabawek. Którą teraz wybierasz? Tą. Jaki kolor to jest? Red. A tutaj? Pink. Pink. I mamy tutaj, słuchajcie, teraz sklep spożywczy. Czyli jakieś będziesz mógł kupić słodycze, chiperki, przekąski. My przyjechaliśmy gdzie teraz? Sklepiku. Sklepiku. Jedno czy dwa? Dwa. To bierz dwa. Ja bym to wziął. Takie duże czekoladki. Ja wiem to. To bierz, no. Słuchajcie, później też zmierzymy, czy wszystko mu się mieści w rękach. Jeżeli nie, to będziemy musieli coś odjąć, a jeżeli tak, no to mu to kupimy. Na razie niech sobie tu pakuje, żeby mu było po prostu wygodniej. Co chcesz? Te. Dobra, to rzucaj do koszyka. Rzucaj. Bierzesz jakiś soczek? Zelda. Dobra. Mam Zelda. Zobacz, robimy tak. I proszę bardzo. Nie udało mi się. Co ten? Oj, patrz, robimy tak. Co ten pęta zrobił? Oh my god. Bakuś. Masz Bakusia? Mam. Ale to więcej weź sobie, żebyś miał na zapas. On ma Bakusia, on już nie chce. A taki biszkoptowy jogurcik? Tak. Chcesz? Dobra. Może jakąś kiełbasę chcesz? Mama. Chcesz takie? Nie. On nie chce cię naciągać normalnie. On jest taki wychowany, dosłownie. No raczej. Masz taki? Ale zobacz, że on robi tak. Wow, jakie fajne. I sobie ogląda, ale nie chce brać. No mocne. Możemy to? Tak. O. Sprawdzimy, czy Wojtuś wszystko zmieści w rękach, bo jak nie, to nie będziemy mogli wszystkiego brać. Trzymaj i teraz wkładam tutaj wszystko. Co się tutaj zmieści Wojtusiowi? Trzymaj mocno. Muszę szybko. Szybko! Lala! Szybko! Muszę szybko! Szybko! Lala, szybko! Dobra, tyle zmieścił, więc to mówię. Dobry, dobrze, dzielny jesteś, Wojtek. Kochanie, to tylko była taka ta, biedny. Po prostu widzisz, ciocia chciała, żebyś wziął jak najwięcej i ci ładowała. No, ci tak ładowałam. A zaraz będzie męczył dziecko po prostu. Zakupy zrobione, więc my lecimy dalej. I widzimy się w kolejnym sklepie. Dawaj, został nam ostatni sklep, pamiętasz? Wyciąg. Ostatnia zabawka, proszę bardzo. Co no, tam jest napisane? I mama i ciocia przeczyta. Sklep AGD. Chodź. Potrzaska tymi drzwiami. Co zmieścisz w rączkach, to ci kupuję, dobra? Tylko uważaj, bo tutaj są sprzęty. Ale ja ci pomogę, chodź, idziemy. Ja
Wojtek, dawaj, jest PlayStation. Damy radę to wziąć? Dawaj, tutaj za rączkę weź. Dobra, i... O, dwoma rączkami. Podniesiesz? Dawaj, to ciągnij do kasy, Wojtek. Cześć. Jak walizkę. O, dawaj. No i dawaj. Idziesz. Dzień dobry. My byśmy chcieli to PlayStation kupić. Kupujemy to? Tak. Uwaga i... O, poszło. Ale żeś kupił, Wojtek, ale to chyba będziesz grał ze mną, co? Tak. Zakrywamy kamerę. Uwaga, uwaga. Dawaj. Co to ci nie mamy? Tego nie? Autka? Byliśmy w czterech sklepach. Helikopter, policję, takie rzeczy mamy. Fajne, cieszysz się? Tak. Dasz buzi cioci za to? No tak, jakie słodziutki. Co tu jest? To jest psi patrol. Ty uwielbiasz, co? Tak, mam to. Ja. Patrz, jakie ciuszki mamy fajne. Ja mam jeszcze co? No, super. No i najdroższy item, który wybrałeś. Którego nie interesuje za bardzo. Widzisz? I on się cieszy z autka, a nie z jakiegoś za 3000 po prostu. Otwieramy? Tak. No, no to jak Wojtek mówi. A to nie jest 24 na tak. O, Bingo. Bingo. To akurat pan Wojtek. On tak jak ja, padłem po prostu w tą stronę. Fajne? Tak. Wojtuś, możemy to wziąć? Tak. Tak? No dobra. To będzie u nas czekało, Wojtek, jak przyjedziesz do nas, to będziesz z nami grał, dobra? No Wojtuś jest po prostu za mały, żeby w to grać. On, no, jest, ma 3 latka, to, więc go cieszą takie zabaweczki. Ale kiedyś, na przykład jak już podrośnie, to mu oddamy to PS5. Moim zdaniem to jest idealny pomysł. Dobra, kochani, to już by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wojtuś jest zadowolony. Strasznie słodkie. Jak chcecie więcej filmów, to zostawcie łapkę i napiszcie komentarz, bo mam fajny pomysł na odcinek. Mogę wam w sumie zdradzić, żeby zabrać Wojtusia na jego pierwsze wakacje. Wiecie, pierwszy raz samolotem. Dajcie znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć. Ja myślę, że jak wbiją 10 tysięcy lajków, to zabierzemy go do Disneylandu, do Paryża. To będzie szok dla niego dosłownie, bo on nigdy nie leciał, nigdy nie był na wakacjach, więc... Kolem! Kolem, proszę! Subskrybujcie, a ty listę ostatnich subskrybentów. Pa!